Słuchajcie, 12 lat działalności to duży dorobek. Łatwo było wybrać to, co dla was najważniejsze? Znaczy tutaj to chyba Artur jest... Kompetentny? Tak, do tego. To mów kompetentny. No nie wiem, czy... No, strasznie dużo tych piosenek było faktycznie i żeby... Ale które wziąłeś? Te, co tobie się podobały? No te, co mi się podobały. Kryterium znaczy, było dość subiektywne. Znaczy, no może nie tyle podobały, bo wszystko mi się podoba, tylko trzeba było wybrać te, które pasują do scenariusza. Miałem jakiś w głowie scenariusz i postanowiłem podebrać do tego piosenki. Czyli od razu wiedziałeś, że normalsi zagrają u ciebie. No, to bez tego by tak nie było. Tak. A odnaleźli się w teatrze? Próby od rana, później znowu próby, później chwila przerwy, potem spektakle świetnie, wieczorem. Po prostu profesjonalnie. Jak oni z taką dyscypliną sobie poradzili? Dla nas to właśnie fajna robota, wiesz, bo tak, w końcu, wiesz, wszystko zawodowo się odbywało na godzinkę, przyjechaliśmy o tej porze, wszystko było gotowe, potem mieliśmy przerwę na obiadek, potem znowu na próbę, ekstra towarzystwo, super, naprawdę. Ekstra robota. I coś nowego. Odnaleźliśmy się, tak. I coś nowego. Ten, jaki ten spektakl ma charakter? Ale w sensie... No, w sensie wiadomo, że jest dużo muzyki, jest to opowieść o czym dokładnie? No tak, jest to fabularny spektakl właśnie o tym chłopcu, łazie, może niekoniecznie bokserze, ale człowieku, którego wychowuje ulica, który wpada w realia życia tego codziennego, gdzieś łódzkiego powiedzmy nawet, czy miejskiego, brutalnego, no to o tym spektakl jest. A muzyka tylko normalsów? Muzyka normalsów i Bacha. No właśnie, do tego zmierzam. To nie dysonans? Nie, właśnie konsonans, dlatego że te dwie muzyki się kapitalnie dopełniają. Jedna jest materialną, bardzo taką ciężką, głęboko osadzoną w rzeczywistości, w dźwięku mocnym. Również w grupie, a muzyka Bacha solująca ponad tym wszystkim, skrzypce. Kapitalnie to tak, ziemia i powietrze. Kiedyś tak, Zbigniew Wodecki się... powiedział, nie wiem czy słyszeliście, że karierę trzeba zacząć od wielkiego nazwiska, czyli zacznijmy od Bacha. No i tak w waszym przypadku też tak jest. Fajnie, wiesz co, fajnie sobie to poprzeplataliśmy, bo się okazuje, że Michał Jelonek, bo tutaj nikt nie powiedział o nim, super skrzypek, mówią o nim jazzowy, my jesteśmy kapelą heavy metalową, jakby z nami zaczął współpracować i razem zaczęliśmy grać, czyli na scenie nie tak ściśle zapięte sytuacje, tylko jakiś rodzaj jam session też się tam jakby dzieje. I dlatego podejrzewam, że każdy spektakl będzie inny, dlatego znaczy i każdy jakby, każdy raz bez warto inaczej. Przyjść, tak. No, warto tak. Przyjść od 9 spektaklu, drodzy Państwo, w górę, bo na 8 najbliższych nie ma już biletów, ale to już inna kwestia, czego Wam oczywiście gratulujemy. Kto jeszcze oprócz normalsów gra w Łajzie? Tańczą tancerze Zespołu Teatru Muzycznego w Łodzi oraz tancerze warszawskiej grupy FNF. Wiecie, jak recenzenci zaczynają teraz recenzję Łajzy? Czytaliście? Nie. Normalsi rządzą. Wow. nie spotkaliście się z taką Nie, to recenzją. Lokalni chyba. Bo to lokalni, tak, normalsi rządzą. Słuchajcie, ogólnopolscy mówią coś o Broadwayu. Spektakle zakontraktowane do końca sezonu. Jest szansa na jakieś wydłużenie kontraktu? No, mamy w planie kongresową 7 czerwca w Warszawie. No i naszym marzeniem jest wyjście jak najszerzej, tak? No jest to spektakl, który trafia do młodzieży, powiedzmy, która słucha muzyki rockowej, alternatywnej. Spektakl pełen zderzeń, który również się przekłada na jakby charakter publiczności, bo na premierze widzieliśmy ludzi prawda, w garniturach, obok młodzieży w t-shirtach z napisami zespołów rockowych, także to jest świetna sprawa. Zderzenia są i po stronie samej sztuki, jak i po stronie publiczności. A zamienicie teraz deski sceny, takiej prawdziwej, rockowej, na deski sceny teatralnej? No to jest taki fajny temat, ale w sumie powiem szczerze, że teraz bardziej mi się w teatrze podoba. Szczególnie na takich numerach jak na wschodniej północ. Tak, gdzie tańczą piękne kobiety bardzo blisko naszych ciał, ale inna sprawa, że rzeczywiście klimat klubowy, mała scena powiedzmy ma swój urok, no i teatr ma swój, tak, a i jednego i drugiego jakby nie można odrzucać i nigdy pewnie z knajp nie wyjdziemy.
No dobrze, tak. Czy to trochę jest tak, słuchajcie, że normalnie to taki przykład stylistycznej konwencji artystycznej, nie wiem, niezależności? Jak wy to odbieracie? No bo tak naprawdę chyba nikt nie spodziewał się, że pójdziemy do teatru na spektakl o normalsach. Znaczy to nie jest spektakl o normalsach. Ale z ogromnym elementem. No tak, jeżeli szukamy jakiejś autobiografii. Wiesz, bardzo wielu tak, fanów czysto zespołu przychodzi na ten spektakl. A, no to tak. To znaczy tak, wielu fanów rzeczywiście. Natomiast jakby to porównać do formy, załóżmy, opowiadania czy do powieści, no to konstrukcja tego spektaklu jest taka, że można normalsów potraktować jako, powiedzmy, narratora czy podmiot, prawda, opowiadający historię, którą z kolei na poziomie akcji, fabuły tańczą tancerze, prawda, z główną postacią jakby przede wszystkim. No i tyle. Nie wiem, dla mnie na przykład ten spektakl jest pełen zderzeń i kontrastów, natomiast no, chociażby ta wypowiedź pana Pietrasa, który nazwał ten spektakl na poziomie akcji, fabuły impresyjnym, a ta impresja zderza się z kolei z ekspresją rocka w wykonaniu normalsów, także tutaj nawet do takich zderzeń dochodzi. Artur według mnie stworzył obrazy bardzo malarskie, klimatyczne, impresyjne, do szorstkiej, agresywnej muzyki normalsów. To też jest bardzo interesujące zderzenie. To niech teraz ten spektakl obroni się sam. Pokażmy Państwu jeszcze na zachętę fragment Łajzy. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Nie wierzę, że to powiem. Normalsi w teatrze.